Po raz pierwszy w tym roku amatorzy żeglarstwa z naszego powiatu wzięli udział w regatach z cyklu Belfer Cup na zalewie Chechło. W tym roku we współpracy z szanowskim WOPR-em i z jachtklubem LOK działającym tutaj nad jeziorem Chechło, powiatowy międzyszkolny ośrodek sportowy robi cykl regat w formule Grand Prix pod nazwą Belfer Cup. Cykl Belfer Cup składa się z 4 regat, które co miesiąc aż do października będą rozgrywane na zalewie. Zawody przyjęły formułę otwartą i udział w nich może wziąć każdy miłośnik żeglarstwa. Co ważne, brak startu w pierwszych regatach nie przekreśla szans na dobry wynik w klasyfikacji generalnej cyklu. Tak jest regulamin sformułowany, że właśnie ze względów czasowych lub też jeśli ktoś miał pecha w jakichś regatach i źle wypadł, to do ogólnej punktacji są zaliczone 3 regaty. Także najgorszy wynik, ewentualnie obecność nie wpływa na ostateczny wynik w końcowej klasyfikacji cyklu Grand Prix. Uczestnicy regat Belfer Cup żeglują na najpopularniejszej klasie łódek w Polsce, tak zwanych Omegach. Pływamy na naszej narodowej klasie Omega, jest to najbardziej popularna klasa, także tutaj, znaczy nie tylko w Polsce, także tutaj nad jeziorem Chechło. Z tego co wiem, jest tutaj 7 jachtów klasy Omega, w dzisiejszych regatach startuje 5. Trasa regat na Chechle wiodła po trójkącie i załogi miały za zadanie jak najszybsze pokonanie pętli wokół ustawionych przez organizatora boi. Pływając po trójkącie, to wiatr wieje z różnych kierunków, no i tutaj wychodzi kunszt sternika, żeglarzy, żeby sobie tak poustawiać, zaplanować ten kurs, żeby być po prostu najszybszym. Podczas niedzielnych regat pogoda nie do końca sprzyjała żeglarzom. Padał deszcz i momentami nie było wiatru lub wiało bardzo słabo. Podstawową cechą żeglarza to jest cierpliwość, więc tutaj rozegraliśmy jeden wynik. Teraz zaczęło padać, czekamy. Myślę, że za jakieś pół godziny w porywach do godziny coś powinno dmuchnąć, tak przynajmniej mówią prognozy, no i wskakujemy na Omegi i walczymy. No warunki zdecydowanie są za słabe dla naszego żeglarstwa. Tak 3-4 boforty wiało, to już jest fajna rywalizacja. No bez wiatru niestety to jest takie kiwanie się na łódkach. Na szczęście pogoda pozwoliła na dokończenie zawodów i pierwsze regaty z cyklu Belfer Cup 2015 zwyciężyła obsada z jachtklubu Bezan w składzie Katarzyna Dylong-Trojanowska, Robert Trojanowski oraz Sebastian Talaga. Drugie miejsce zajęli reprezentanci jachtklubu LOK, Paweł Szot, Jarosław Richter oraz Jacek Łabęcki. Zaś na najniższym stopniu podium uplasowali się żeglarze Pemosu Mateusz Zubik, Krzysztof Zubik oraz Konrad Madeja. Zaczęliśmy start, później nadrobiliśmy na trasie, ale awaria na pierwszej boi nawrotowej, po prostu zaciął nam się miecz. Nie mogliśmy go z powrotem wyłożyć i niestety straciliśmy pozycję drugą, ale utrzymaliśmy trzecią do końca wyścigu. Jak sądzisz, czy uda się nadrobić to w kolejnych regatach? No bo to cały cykl jest. No oczywiście, że nadrobimy to jak najbardziej, bo człowiek się całe życie uczy. Będziemy po prostu eliminować swoje błędy ze startu i na bojach nawrotowych. Kolejne żeglarskie emocje nad zalewem Chechło już w sierpniu.